Wracamy ze spaceru. Jesteśmy w Martinśnicy i powiem wam, niesamowity tu jest camping. Jakby ktoś miał vana, busa, cokolwiek, to jest niesamowity klimat. Jest tu cisza i spokój, to jest za nami. To co tam wam pokazywałem. Polatałem teraz z dronem. Betty rano to tu nakręciła z GoPro. Będzie później taki dłuższy vlog cały. Ale z takim podkładem raczej muzycznym, bo tam Betty nic tam nie mówiła, tylko kręciła, ją prosiłem. Rano o 6 poszła. Prysznice są przy plaży. Plaża jest niesamowita. Tam dalej są parasole, taki żwirel jest. Tam dotarliśmy. Sorry, że nie mam. Muszę sobie kupić do gimbala, do telefonu taki uchwyt, bo z ręki się to źle kręci. Bo ja byłem tam za tą wieżą ostatnio. Mam tam też film zrobiony. Chcę tego jak najwięcej nakręcić, żebyście wiedzieli, czy tu jechać, czy nie jechać. Ja uważam, że naprawdę godna polecenia jest ta wyspa. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, no i miejsce jest fajne, bo macie środek wyspy i macie wypad i do góry, i na dół. A nie, że na przykład z Mali rośnie musicie wszędzie daleko jeździć po 50-60 km i z powrotem tyle samo. Tam, nie będę tam obracał aparatu, tam jest Istria po prawej. Jeżeli ktoś, ale zieleń jest niesamowita. Jeżeli ktoś lubi biegać, spacerować, ma rower, hulajnogę, to powiem wam, że tu są kilometry. Dziękuję. Że tu są kilometry do spacerowania. Można robić, Wata zrobiła rano 7 km, dlatego tu przyszła i z powrotem do naszego apartamentu. No my robimy teraz drugie tyle. Zobaczcie u góry ten kamp. No świetne miejsca, wszystko tak wytyczone. Ja tam nie mam kampera, nie będę miał. Ale o, tu jak taki zbiornik jak na Maderze. Ale naprawdę polecam to miejsce. Jak zobaczycie Martinśnicę, no to macie za nią taki potężny kamp na mapie. Dobra, trzeba trochę gazu dodać. U góry podjazdy idealne. Wszystko tu jest tak przemyślane. Super. No a kolor dla mnie, przynajmniej jak ja widzę na ekranie, jest rewelacja. Patrzcie, jakie fajne prysznice. Wszystko betoniki zejścia. O, tu u góry. Ludzie sobie w cieniu siedzą. Schodki, nie schodki, wszystko. Rewelacja. Nie wiem, czy się nie będzie za bardzo to trzęsło, no ale trudno. Chcę wam to teraz pokazać, bo jeszcze może ktoś pojedzie. Także jest to świetna wyspa. Uważam, że dla mnie porównaniem jest Pak. Nie wiem, czy tu nie będzie bliżej. Pokazuje mi powrót przez Słowenię. Wcale bym nie jechał autostradami już chorwackimi. Także można jadąc tu zaoszczędzić na chorwackiej autostradzie. Patrzcie, tu te widoki. Dobra, patrzę pod nogi najpierw. Zobaczcie sobie tu. I tam idziemy do miasteczka. Tam tylko idzie dotąd przejść, to jest wszystko dzikie, kamienie i z drugiej strony też jest taka plaża fajna. Ja tam byłem właśnie, tam jest taka jakaś przepompownia. No woda kryształ. Gdzieś mi się Betty zgubiła. No zobaczcie te podjazdy, wszystko idealne. Żadnych dziur. Niektórzy dalej stoją, niektórzy bliżej morza.
głównie wszystko nasi zachodni sąsiedzi. Autka na wypasie. No tu jadą bryli. Idziecie z bryli do Baśki albo z bryli z Podracze, to tam są takie też miejsca piękne. I zobaczcie sobie te całe sanitarne wszystko ubikacje, te myjnie, nie myjnie tych garów, fajne namioty, piękny niebieski, kurczę, to jest dopiero ten niebieski samochód, ile jeszcze tego jest przede mną. Z pieskami są też plaże, ale powiem wam, kolory, powtarzam się, ale kolory są wow na tym ekranie. Ten zachód słońca robi takie ciepło i dlatego to tak pięknie widać tą zieleń i zapach. Tul. Bebe. Bebe, nie wiem czy to... Nie, nie wiem, chyba nie jest to Berlin. Berlin ma chyba samo B. No i znowu te prysznice. No i chłodek tu jest, możecie spacerować. Nie idziecie w upale, choć dołem często tam można przejść po 50-100 metrów. Jest ok. O, tak jak tu na przykład. To są miejsca, że wybieracie sobie, czy idziecie między krzakami, czy tu dołem. O. A zachód słońca, jak zwykle, będzie przepiękny. Chyba to nie jest tam Beata. Ciekawe, gdzie jest Beata. Dowiemy się z telewizji. Także jeżeli ktoś ma przyczepę kampera, to ja mu polecam ten camping. Jest świetny, bo widziałem niektóre w okolicach tam Makarskiej. Tak byłem przez przypadek. To na przykład mi się miejsce nie podobało. Ale ten to tu jest na wypasie. No i dobra. Patrzcie, pełno takich dojazdowych dróżek. O, widzicie, to idzie tam wszystko. I tam też można stawać, w te boki wjeżdżać. Tu. Także Lechu pokazuje, jak jest. Lechu nie pokazuje pierdół, tylko pokazuje to, przynajmniej tak myśli, co was może zainteresować. No widzicie? To jest super, te dojazdy. I idzie Betty, z tyłu widzę ją. I powiem wam, że zrobiłem już 4 km ponad na nutach i w ogóle tego nie czuję. Tu zaraz będzie taka zatoczka. O, i można tam dołem iść, tam jest beton wylany na tych kamieniach. Zaraz wam pokażę. Nawet tam zejdę. Tylko trzeba patrzeć pod nogi. Może to być jedno z ostatnich zejść. I tu zakończymy kręcenie. O, i tam jest brama. Pokażę wam tą bramę. Tam widzieliście, jest brama, tam się wchodzi piechotą, a samochodem się jedzie wyżej. Także pozdrawiam Lechu, wszystkich subskrybentów i tych, co nie subskrybują, oglądają na żywca, niech wcisną ten suba, nic im się nie stanie. Nie proszę o żadne was datki, niedatki, bo na szczęście mam z czego żyć. A mnie cieszy to, że po prostu ktoś da suba albo łapkę w górę, a najbardziej nawet komentarz. Na każdy odpowiadam. Na każdy. Także pozdrawiam. Stres. Trzymajcie się. Hej.